Szymon, a ty znowu wydałeś grę jakąś z obrazkami, a nie poważną książkę o kościele, o świętych. Co to w ogóle jest? Jakieś... Ale co, od razu jak obrazki widzisz, to ci się z grą kojarzy? To jakieś no uzależnienie jest. Do wycięcia, to sobie możesz wyciąć, nosić. No przecież to jest niepoważne wszystko. To jest bardzo poważne, dlatego że cała idea tej książki jest taka, żeby zapoznać się z poszczególnymi świętymi, poszczególnymi osobami, które tutaj prezentuję. A żeby się zapoznać, to trzeba chwilę spędzić, trzeba pobyć. Niektórzy z nas mają taki zwyczaj, że noszą sobie jakieś zdjątka albo pamiąteczki po kimś, które takie mnemotechniczne historie, które przywodzą na myśl daną osobę, a więc wytnij sobie swojego świętego, przeczytaj o nim historię, która jest w książce, ponoś, zobacz, czy będzie jakaś chemia między wami, czy też nie będzie. Czyli co, ja sobie tu znajdę świętego Macieja. W swoim przypadku to już chemii raczej nie będzie. To prawda. Nawet z fizyką byłoby trudno. Nie nadmiernie. Tak. Natomiast i co, ja sobie tutaj znajduję świętego Macieja, wycinam sobie, tak? Wycinasz, taki talizman i on mnie chroni wtedy. Nie. To ja nie będę tutaj konkurował z popularnymi tytułami polskiej prasy, które w wielkim nakładzie drukują coś, czym trzeba się potrzeć, albo obrazek, którym trzeba dotknąć się do wątroby, jak spuchła, albo do zmian skórnych i to znika. Nie. Tutaj chodzi wyłącznie o to, żeby się zapoznać. Czy będą jakieś cuda? No to już jest zupełnie osobna kwestia. Myślę, że najpierw trzeba się z tym człowiekiem spotkać, jakoś z nim porozmawiać, jakoś, nie wiem, zbudować jakąś relację. Mówię oczywiście tutaj o świętych, a później dopiero zobaczyć, czy coś z tego będzie. Wziąłeś popkulturę, czy formę popkulturalną, wziąłeś żywoty świętych. Takie, no nie wszyscy są świętymi, to zaraz o tym będziemy rozmawiać. Zrobiłeś szejka i powstała taka książka. Co chciałeś właściwie powiedzieć przez... Bo to jest tak, że o każdym świętym jest tam 3 strony, krótka historyjka i taki katalog się z tego zrobił. W zasadzie trochę jak w Ikei. Cieszą mnie twoje skojarzenia, bo bardzo bym chciał umieć meblować ludziom duszę w proste, praktyczne i nie najdroższe rzeczy. Natomiast wiesz, ze świętymi to jest tak, że ich kult albo ktoś ma swoich świętych, którzy mu się sprawdzili, albo w ogóle w to nie wierzy i to dla niego nie istnieje cała ta sfera. Ja próbuję jakoś pokazać, że to jest... Przynajmniej dla mnie bardzo ważny element religijności naszej katolickiej, który zbyt łatwo jest pomijany albo sprowadzany do jakiegoś właśnie takiego automatyzmu. Tak? Ja próbuję pokazać, że ci święci, według tego, w co my wierzymy, są jedną z części Kościoła. To znaczy, to nie są ludzie już poza Kościołem wystrzeleni w kosmos na jakąś orbitę, tylko oni są częścią Kościoła. To są nasi bracia i siostry, tak samo jak ci goście, których spotykamy w ławkach, na ulicy, w różnych tam wspólnotach, w różnych miejscach, tylko oni jakby są w innej już sytuacji, w innych okolicznościach, a więc mogą bardzo nas czegoś nauczyć, w czymś nam bardzo pomóc, otworzyć nam na coś oczy. Zachęcam do tego, żeby otworzyć oczy na tę różnorodność, że to nie wszystko tylko były dziewice konsekrowane albo książęta, którzy mając lat 2 pchali wózeczki do kościoła i odmawiali pokarmu matki we wszystkie dni postne, tylko że to byli normalni ludzie. Masz tutaj surfera, masz tutaj małżeństwo, masz tutaj 26-latkę, która była młodą zakonnicą i zmarła na powikłania wyrostka robaczkowego, w zasadzie nic nie zdążyła w życiu zrobić. Masz dziewczynę, która miała objawienia, w których nic się nie zgadzało. Idealna po prostu... święta, nic nie zdążyła w życiu zrobić. Ale zobacz, święto została. Idealna święto dla została. Kościoła. Zobacz, że została świętą. Że jednak udało jej się, mimo tego, że tak krótko żyła, osiągnąć jakiś taki pułap swojego człowieczeństwa. No przecież o to w świętości chodzi, że uznaliśmy ją za świętą. No jest święty Prokop, bo nie mogłem sobie oczywiście podarować. Robiąc kwerendę do tej książki, okazało się, że tych świętych Prokopów jest co najmniej kilku, o których warto by wspomnieć. Kolega aż się zdziwił. Ale są też na przykład ci nowi męczennicy koptyjscy, tak? Zamordowani przez ISIS w Libii. Jest kilku moich takich osobistych, ulubionych świętych, z którymi jakoś relacje staram się budować. Wiesz, tak, to są krótkie wzmianki, ale to też jest jakiś taki balon testowy, ta książka, żeby zobaczyć, czy w ogóle ludzi to jakoś interesuje. Jeżeli interesuje, to ja się mogę tym tematem zajmować do końca życia. Jest tak interesujący, tak fascynujący. Mój ulubiony to święty fryzjer, sługa jest, Boży. Jest, tak. Pierre Toussaint. Tak, no genialna jest, został świętym dlatego, że tak dobrze strzygł ludzi, tak, i każdego. Wyszedł z niewolnictwa, bo pochodził z Haiti, ale później w Nowym Jorku otworzył praktykę fryzjerską, zachwycając całą nowojorską socjetę. Po prostu kolejki do niego się ustawiały, modnych dam, które chciały tylko i wyłącznie u niego się strzyc. A przede wszystkim był po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Wspaniałym rzemieślnikiem, cudownym stylistą fryzur, jakbyśmy powiedzieli. No bo przecież umówmy się,
świecie, tyle milionów, dziesiątek w nowojorskich dam nie może się mylić. Jak chodziły, to było coś więcej niż tylko fryzura czy moda. Więc tam się, znaczy no nie, no teraz mi się... Myślisz, że Joanna Chorodyjska umrze w opinii świętości? Znaczy ja bym bardzo serdecznie jej życzył tego. Bardzo serdecznie bym życzył tego. W ogóle generalnie wszystkim koleżankom, które zajmują się ubiorem, życzyłbym tego. Podobnie jak wszystkim generalnie bym tego życzył. Tak, ale Joannie Chorodyńskiej specjalnie bym tego życzył. Kasi Tusk bym tego życzył. Jessice Mercedes i wielu innym osobom. Pozdrawiam, które tak bardzo serdecznie cenię.